11 maja w Świdwińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Leszkiem Szczasnym, który jest z zamiłowania podróżnikiem, fotografem i przede wszystkim niezależnym globtroterem. W 2010 roku wydał książkę pod tytułem Świat na wyciągnięcie ręki, w której opisuje swoje podróże. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1. Ja z reguły też w tych moich podróżach nastawiam się na jeden kraj. Każdy ma swoją specyfikę, czy on jest wielki jak Mauretania, czy malutki jak Ruanda. Każdy ma swoją odrębność i staram się jakby to podkreślić. Tak? Ja pokazuję zawsze w pierwszej części te miejsca, które odwiedziłem tak w miarę chronologicznie, a potem w drugiej części jeszcze opowiadam bardziej tak kulturoznawczo o tym, co tamtą rzeczywistość wypełnia. Staram się to tak naprawdę wielowymiarowo od podszewki tamtą rzeczywistość pokazać, bo też w czasie tych moich podróży no, wchodzę tak dosyć głęboko tak, w tamten świat i spędzam tam z reguły no, jakieś przynajmniej te 3 tygodnie, miesiąc, jeżeli się da. Tak. Jak u Pana pojawiła się taka pasja? No nie, że przeczytałem jakąś książkę, czy byłem na tego typu spotkaniu, czy ktoś mnie jakoś do tego namówił. Nie wiem, nie przypominałem sobie, żeby jako mały chłopiec gdzieś tam chodził i opowiadał, że będę podróżnikiem. Bo to jest jakby taki jakby dodatek, tak, mimo wszystko, chociaż stało się to faktycznie czymś takim bardzo istotnym w moim życiu i to tak powoli wyewoluowało i pojawiło się od jakichś tam pierwszych jakichś podróży takich bliskich w czasach licealnych po Polsce, jakimś tam pierwszym pociągiem się wyjeżdżało i bardziej ta część południową Polski penetrowało, jakieś zamki, twierdze, jakieś ruiny czy ważne kościoły, a później po maturze pierwszy raz taka właśnie wyprawa już taka stricte autostopowa, niezależna, Czechy, Austria, Niemcy. No i z każdym rokiem potem to gdzieś tak apetyt rósł, z każdą taką podróży. Widziałem też, że tak naprawdę to funkcjonuje, to działa, że można w ten sposób podróżować, że to wcale nie musi kosztować wielu pieniędzy i napędzał się jakby ten apetyt na to, co troszeczkę dalej, na to, co coraz bardziej inne, bo najpierw było trochę tej Europy Zachodniej, Wschodniej, z Ukrainą, Bałkanami, a potem też i Bliskiego Wschodu, 2 razy Turcja, Syria, no a od jakiegoś czasu też i tak głębiej wchodzę w tę rzeczywistość afrykańską, która jest taka notowa. Najciekawsze miejsca takie, jakie Pan zdołał odwiedzić? To trudne pytanie i w zasadzie nie da się chyba na nie odpowiedzieć, tak? Bo tak naprawdę, jak też tutaj podkreślałem pod koniec tego spotkania, ja zachęcam do tego, żeby też poznawać to, co jest, nie wiem, 50-100 kilometrów od domu i to są też ciekawe miejsca, tak? I inspirujące i ważne i nie uważam, tak? Nie staram się nie zostawić takiego wrażenia, że to, co fajne na świecie i ciekawe, jest tylko tysiące kilometrów od domu, tak? To jest jakby kwestia otwartości, tak? Naszego umysłu, duszy na to, co nas otacza i te ciekawe miejsca możemy znajdować, tak? Ja na pewno, no, jeśli by tak wskazywać już i rzeczywiście jakieś się tam takie rankingi tworzyć, no bardzo miło na przykład wspominam podróż 2011 roku do Ruandy, tak, środkowej części Afryki, przepiękny kraj, bardzo sympatyczni ludzie, pod wieloma względami tam wszystko się udawało i na wielu poziomach, też i Turcję na przykład bardzo, bardzo dobrze wspominam, takie moje pierwsze gdzieś tam podróże poza Europę, Turcja jest też pełna ciekawych i ważnych miejsc, tak, dla naszej kultury i bardzo też różnorodna krajobrazowa, to jest też ważne. Ja to gdzieś tam staram się opisywać, tak, też te moje wyprawy. Też jestem właśnie autorem tej książki Świat na wyciągnięcie ręki, gdzie tam no, całe mnóstwo tego typu nietypowych sytuacji, które z czasem też zrodzone z podróżowania autostopem, tak, bo w ten sposób staram się podróżować, się pojawiały, tak. I, no i to jest cała jakby seria tych spotkań z ciekawymi, różnymi bardzo ludźmi, tak, którzy zabierają mnie jako tego autostopowicza, którzy no, goszczą mnie u siebie w domu, mogę podglądać tam ich taką codzienną, zawodową aktywność dzięki temu. Staram się też jakby pokazywać, że no, najciemniej pod latarnią, tak, i z tym autostopem, który też często kojarzymy jako taki niebezpieczny środek transportu i przestrzegamy wielu przed tym, to tak naprawdę nie wydarzyło mi się nic złego, nic specjalnego gdzieś w Albanii, jakiejś Ukrainie, w Syrii, gdzie w ten sposób podróżowałem, a wydarzyło mi się w Polsce, tak, i to nie tylko, że w Polsce, ale w ogóle po prostu w Raciborzu, gdzie mieszkam, tak, i wyjeżdżając gdzieś tam z domu, jakiś zatrzymał mi się, musiałem podjechać do rodziców, akurat miałem zepsuty rower, zatrzymał się jakiś taki psychopata, który jedynym celem było to, żeby mnie wystraszyć, tak? I faktycznie mu się to jakoś tam udało, ja tam mimo wszystko zimną krew zachowałem, wysiadłem trochę przerażony, ale wysiadłem cały zdrowy, nic złego się nie wydarzyło, tak? No ale to naprawdę wyjątek, który potwierdza zupełnie inną regułę, że to jest sposób, którym można bardzo bezpiecznie, cudownie i wielowymiarowo ten świat bliższy czy dalszy poznawać i penetrować, tak? Ja staram się i tymi pokazami i tą moją książką do tego no, zachęcać i młodszych i starszych.
miejsca, które chciałby pan jeszcze odwiedzić? No jakby jestem w trakcie pracy, to trochę mozolnie idzie, bo to cały czas są inne też obowiązki. Nad drugą książką, Afrykański rytm, i tam chciałbym opisać, oprócz tej Mauretanii, którą już odwiedziłem, oprócz Ruandy, Tanzanii, no jeszcze chciałbym jakiś tam jeden afrykański kraj odwiedzić, tak? Chciałem jakimś Kamerunie, Mozambiku, ale to poniekąd też jest uzależnione, ale nie wykluczam też na przykład powrotu do Tanzanii, która jest olbrzymim krajem, też gdzieś chyba dwa razy większym niż Polska obszarowo, tak więc ja tam byłem ledwie 3 tygodnie, tak, to nie jest tylko gdzieś tam też mogłem polizać, tak, te gdzieś północne części tego kraju, bo też staram się nie śpieszyć w podróżach, tak więc myślę o jakiejś afrykańskiej, ale nie wykluczam, nie wiem, jakiegoś kierunku, jak się uda znaleźć tanie bilety, właśnie czasem na przekór, na przykład do Grenlandii, tak, która też pusta i trudna do podróżowania, ale naprawdę krajobrazowo jest, jak gdzieś miałem okazję niedawno właśnie jeszcze po raz kolejny oglądać na zdjęciach, no cudowna, tak więc no trochę mówię, uzależniam to od moich jakichś gdzieś tam sympatii, trochę od jakichś cen biletów i wiem, że to będę i chciał to kontynuować, tak.